Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Carek Brua. To jest moje omówienie patcha 10.13. Postaram się troszeczkę przedstawić swój punkt widzenia tego jak wyglądają te zmiany, co mi się podoba, co mi się nie podoba, jaki to może mieć wpływ na grę. Na proplay, na solo queue i tak dalej. To co widzimy, już na samym wstępie, wzmocnienie dla kilku postaci, które nie do końca są w mecie. to Wzmocnienie dla postaci, które gdzieś tam w tej mecie może lekko się znajdują, na solo queue, na pewno je zobaczymy, ale przede wszystkim też osłabienia dla tej postaci jak Afelios, Kalista, Yumi, Syndra, Orn, I co ciekawe Cassiopeia, ale o tym, o tym też troszeczkę powiem więcej za chwilę. Mam nadzieję, że troszeczkę wam przybliżę swój punkt widzenia, to jak, jak tutaj ja oceniam te zmiany i nie zatrzymując się w zasadzie na chwilę e, afelios. E, co my mamy u Afeliosa? Zmniejszony przyrost obraźnią do ataku. E, usunięte resetowanie czakramu Q. E, w przypadku podężnych stworów, wskaźnik zasięgu działka, strażniczego już nie są widoczne trybia obserwatora, to nieważne. Zmniejszona obrażenia trafienia krytycznego e, ataku po użyciu R. E, co tutaj warto nadmienić? Aphelios jest jedną z najczęściej pikowanych postaci na Propleju. Jedna z e, najczęściej pikowanych postaci, czy też banowanych na Solo, queue, na, na tych wyższych Elo. E, dlatego wcale nie dziwi mnie to, że w końcu dostajemy tego nerfa. Mm, ja sam e, dosłownie w nocy, kiedy, kiedy tutaj e, dosłownie chwilę, kilka godzin, myślę, temu zagrałem na Feliosa, który totalnie zmiażdżył, zmiażdżył linię, totalnie wygrał gierkę, więc ja się cieszę, ja się cieszę, że Felios dostaje nerfy, tylko pytanie, czy to są nerfy, które są jakkolwiek wartościowe. Otóż, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samoku, patrzymy na tą, na tą, o tą część, dlatego, że no, to jest tryb obserwatora, to do nas niezbyt interesuje. W każdym razie, jeżeli chodzi o tą zmianę no, wydaje mi się, że bardziej tu uderza w ProPlay, gdyż tak samo zresztą z Erką. Tutaj jest 30% aż zmiany, jeżeli chodzi o te dodatkowe obrażenia z Erki, z tego obrażenia trafie, obrażeń trafienia krytycznego. To jest bardziej uderzenie chyba w solo queue, tak mi się wydaje, bo na pro playu dalej ta postać będzie bardzo, ale to bardzo wartościowa dobrania, dalej będzie w stanie zmieniać zupełnie losy gry, ale jednak wydaje mi się, że, że na solo queue to może zaboleć. Na solo queue to może zaboleć, ten reset, jeżeli chodzi o czakramy, to dodatkowe obrażenia, no wiadomo, solo queue jest troszeczkę bardziej losowe, troszeczkę bardziej polegamy na swoich własnych umiejętnościach, bo tutaj Afelios no nie jest to nerw, który wydaje mi się zabije tę postać. Może troszeczkę zmieni jej winrate e, odrobinę, ale wydaje mi się, że raczej ludzie się do tego przystosują. E, ważniejsze są zmiany, o których e, powiemy za kilka Kilka minutek, ponieważ także Conqueror został zmieniony. Jeszcze jedna ważna rzecz. Tutaj mamy przyrost obrażenia od ataku z 2,2 na 2. To w zasadzie dużo nie zmienia. Casiopeia, zmniejszona postawa odporności na magię o dwa punkty, co w zasadzie za dużo tej Kasiopei nie daje. Wiadomo, że ta Cassiopeia jest postacią, którą wydaje mi się dosyć często możemy zobaczyć bardziej na solo niż na propleju, ale to w zasadzie nie daje jej aż tak dużo, nie osłabiają... Jej aż tak bardzo i tak dostała nerfy jakiś czas temu, więc no, wydaje mi się, że, że nie są to zmiany jakieś kluczowe. Gnar, cieszę się, że w końcu zobaczymy te zmiany dla Gnara, ponieważ Gnar sam w sobie jest jedną z postaci, które bardzo lubię. Osobiście i oglądać w pro playu, i, i nie grać. Też wydaje mi się, że jest sporo osób, które lubią po prostu te postać i mechaniki. Co w niej zmienili? Zwiększona prędkość ataku E, dłuższy czas działania prędkości ataku. Na umiejętności E, prędkość ataku. z E, widzimy z 20 na 40 na pierwszym poziomie. Inna piątym z 60 na 60, czyli w zasadzie uderzamy tylko w ten idle game, tą wczesną fazę. Ej, i tak nie jest umiejętność, którą maksujemy na, na Gnarze jako pierwszą. Ej, tutaj też warto na, podkreślić czas działania prędkości ataku z 3 na 4 sekundy. Jest to fajna zmiana, przyjemna zmiana, ale wydaje mi się, że nie sprawi to, że Gnar nagle będzie grany na, e, na propleju jakoś o wiele, o wiele bardziej tak jak kiedyś to miało miejsce. Ej, na pewno ucieszę się z tego osoby, które grają Gnarem, które lubią pograć Gnarem, no ale wydaje mi się, że na pro play to za bardzo nie zadziała. Kalista, zmniejszony przyrost obecnie od ataku, przyrost z 4 na 3,5, nie jest to duży nerw. Nie jest to nerw, który zabije Kalistę. Wydaje mi się, że raczej to trzy osoby, które gdzieś tam tą Kalistą grają na co dzień. To jest w sumie ile? 9, 9 AD. Na 18 poziomie to nie jest dużo. Ale mimo wszystko no, będzie w stanie odczuć to gracz, który po prostu tą kalistą gra. Kogmaw to są zmiany, o których dużo się mówi, gdzieś tam na Twitterze, na Reddicie. Są to zmiany, które przede wszystkim powodują, że Kogmaw może w jakiś sposób wrócić na proscenę, ale są to zmiany pod Kogmawa na AP. Zwiększone skalowanie obrażeń Q, zwiększone skalowanie obrażeń R. I tak jak widzicie, z 0. 5 na 07 mocy umiejętności na Q i z 025 na 035 na RC i to są spore zmiany. To są spore zmiany, które mogą po prostu kogmabowi dać o wiele więcej siły, tylko że Kogmabowi pod AP, czyli budujemy łezkę, budujemy, budujemy się raczej właśnie pod obrażenia magiczne, dzięki czemu ten Kogmaw może być wybierany coraz częściej i gdzieś tam na Twitterze na przykład Mulibum zapytał, jak myślicie, kto pierwszy po to sięgnie? Ja odpowiedziałem, że będzie to Showmaker, ponieważ Showmaker już tym Kogmawem na midzie grał, pod AP i w zasadzie Dosyć, wydaje mi się, dobrze sprawdzał się, więc dlaczego by go nie spróbować? Jest to też fajny flexpik Przede wszystkim właśnie na prostsenę, bo raczej z Solokiu i no trudno trudno tutaj jakkolwiek zadziałać, ale na prostcenie no może się on pojawi, może się pojawi, chciałbym, żeby się on pojawił, ale raczej w formie ciekawostki pewnie niż, niż takiego stałego punktu. Eee, no a wiemy, że Kogmawa, jeżeli możemy zagrać im na midzie, na pewno zagramy nim e, także na bocie, e, który jest troszeczkę no, bardziej wartościowy. To na pewno, że więcej osób sięgnie po niego na botlane niż na środkową aleje, raczej pod e, po ten standardowy build pod High Perkere niż e, build pod AP. No, ale wydaje mi się, że warto sprawdzić, dać mu szansę zobaczyć, jak to wygląda. Lucian, zwiększony zasięg na Q o 100 jednostek, nie jest to dużo, ale pamiętajcie o jednym. Z Lucianem trzeba uważać. Z Lucianem trzeba uważać, dlatego, że jest to postać, którą możemy prze przefleksować i na górną aleję, i na środkową, i właśnie na dolną aleję. Może być zwykłym strzelcem. Wiadomo, że Lucian sam w sobie otrzymał ostatnio zmiany, które wydaje się nieco mu pomogły. No ale jednak Riot Games musi uważać na tego Luciana, nie może go balansować w taki sposób nierozważny, bo po prostu może zrobić krzywdę całej postaci i całej grze. Wydaje mi się, że jest to fajna zmiana, jeżeli chodzi o toku, ponieważ dzięki temu mamy wiadomo, troszeczkę większy zasięg, może do połkowania, może gdzieś tam do zdobywania minionów, ale nie jest to jakaś zmiana Kluczowa? Na pewno fajna. Jeżeli chodzi o kluczowe zmiany, nocturn. Naprawiono błąd związany z czasem odnowienia ostrzy cieni. Umiejętność bierna teraz zawsze aktywuje się przy atakowaniu potworów. I dlaczego to jest ważne? Tak jak widzicie, naprawiono błąd, więc teraz dzięki temu zawsze ten, ta pasywka będzie aktywowała się w odpowiedni sposób. Ale coś istotne, teraz nie tylko pasywka będzie się, ten cooldown będzie się zmniejszał po zaatakowaniu wrogi bohaterów, ale także i potwory z dżungli, co oznacza, że po pierwsze mamy lepszy sustain, po drugie możemy clear'ować wydaje się troszeczkę szybciej. Gdzieś tam, gdzieś tam czytałem troszeczkę na redditie, żeby sobie zesnickpikować, jak te zmiany, jakie te zmiany mogą mieć wpływ. No i właśnie to jest to, że ten Nocturn może naprawdę stać się jednym z lepszych wyborów do lasu. Nie wiem, czy na ProPleju to cokolwiek zmieni, na solo queue na pewno. Dlatego wydaje mi się, że możecie się przyjrzeć, warto się przyjrzeć na pewno takiemu nokturnowi z tymi zmianami, bo on po prostu będzie teraz mocniejszy. No i Willump. To jest przypadek podobny do tego, co widzieliśmy u Kog'Mawa. Zwiększone skalowanie obrażeń i leczenia Q. Tarcza R teraz skala się również z mocą umiejętności. Co jest tu ważne? 0,5 na 0,65, 0,7 na 0,9, jeżeli chodzi o leczenie, to jest bardzo duża zmiana. No i na RC, tak jak widzicie, dodatkowe 1,5 punkta mocy umiejętności, jeżeli chodzi o to skalowanie zerki, ta tarcza po prostu będzie o wiele, wiele większa. Dzięki czemu, NUNU, -nu, możemy zagrać pod AP. Bo tak jak w przypadku Kogmawa możemy sprawdzić Nunu i wcale się nie dziwi, jak zobaczymy go na przykład na solo liniach. Wydaje mi się, że głównie top może być takim, takim miejscem, ale ten Nunu daje po prostu więcej alternatywnych możliwości do budowania na pewno gdzieś tam więcej zabawy będziemy z tego mieli, ale czy będzie to taki pik kluczowy, no wydaje mi się, że nie, raczej, raczej po prostu fani tej postaci będą mogli z niej więcej skorzystać, więcej spróbować, po prostu więcej się pobawić. Polecam, sprawdźcie sami, ja na pewno zobaczę u siebie na streamku oczywiście, do którego zapraszam, link znajdziecie w opisie filmu. Idąc dalej, bo to jest istotna zmiana, Orn, przymioty zapewniające manę lub zdrowie, stworzone za pomocą umiejętności biernej, teraz dają tylko procent swoich wartości. Co to oznacza? To oznacza, że Orn przestanie być blind pickiem. Tak mi się wydaje, że ze względu na to, że Orn wiadomo, ogromny Sustain dzięki swojej umiejętności biernej może kupować przedmioty, te kryształy na Manę czy na HP na linii, dzięki czemu um, po prostu jest bardziej wytrzymalszy, dłużej może na tej linii zostać teraz. Um, dostanie tylko procentowo jakąś tam część um, tego, co sobie zakupi. Dlatego o wiele bardziej wartościowe będzie kupowanie Rezistów, kupowanie Armora, zależnie od meczapu dlatego jest to zmiana, która może nie wykluczy go jakoś tam czy to właśnie zbycia po prostu bardzo mocną postacią tym ATR-em, jedną z najlepszych postaci na Górną Aleję, ale gdzieś tam trzeba będzie się bardziej zastanowić nad jego wyborem, zwłaszcza w propleju. i wydaje mi się, że on dalej będzie bardzo mocny, Orn dalej będzie bardzo często wybierany, ale będzie bardziej przemyślany. To na pewno wydaje mi się, że też no, fajniej będzie go, e, można dopasować, e, nie będzie takim typowym blind pickiem, po prostu, tak jak do tej pory, że nie będziemy go wybierać na pierwszy, w pierwszej rotacji i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, e, może te zmiany rzeczywiście cokolwiek e, wniosą i osłabią tego Orna, bo on był po prostu bardzo, ale to bardzo mocny. Rakan, zwiększone obrażenia podstawowe w na wyższych poziomach. Guys, nie oszukujmy się, Rakan to nie jest zmiana, której Rakan potrzebuje. E, zwiększone obrażenia o 20 na piątym poziomie, to jest, to jest jedyna zmiana jako zastosowana, no spoko, ale co to tak naprawdę zmienia, no wydaje mi się, że zupełnie nic, być może jakieś fani Rakana pod AP e, będą zadowoleni, może to rzeczywiście gdzieś tam w jakichś gierkach malutko pomoże, ale nie oszukujmy się, nie jest to zbyt duża zmiana. Rise. E, zwiększona podstawowa odporność na magię i od ataku, w coraz bliżej czas na e, bufowanie raiza. E, co zmienili? E, to jest 34, tak? Dobrze widzę, dobrze widzę. 34 na 36 odporność na magię, obrażenia od ataku z 56 na 58. Odrobin, malutkie zmiany. Może nie są to zbyt duże, ale fani Rajza się po prostu cieszą. Takie mam wrażenie. E, jak wytłumaczenie, ostrożnie zwiększamy odporność na magię i obrażenia Ryza, żeby mógł stawać e, się wrogą walej i zadawać śmiertelny ciosy z tym okropnym stworom. No właśnie. Syndra. E, od razu powiem, ja jestem ogromnym fanem Syndry e, i wiadomo, Syndra już otrzymała nerfy. Co zmieniały teraz? Koszt many na Q e, z 40 na 61 poziomie, na trzecim mamy z 60 na 70 i na piątym poziomie mamy 80-80, czyli po prostu w, nerfimy jej wczesną, fa wczesną fazę. Syndra jest bardzo presywna. Syndra jest postacią, która. Mm, no bardzo, ale to bardzo dobrze sobie radzi w tak naprawdę na każdym etapie gry i tutaj Syndra po prostu będzie miała słabsze early game. Będzie... Wymagało o wiele więcej many, dlatego no już nie będzie aż tak prosto nią wygrać. Linie we wczesnej fazie, no ale to gdzieś tam od 9 poziomu to w zasadzie nic się nie zmienia, więc no same te pierwsze poziomy na pewno troszeczkę zabolą. Ale Syndra dalej jest bardzo, ale to bardzo mocna. Pikujcie ją, jeżeli chcecie dostać Frielo. waj. Fajne zmiany. Krótszy czas odnowienia kuna na wyższych poziomach. I tak jak widzicie, z 12, 12 jest normalnie i piąty poziom 8. 8 na 6 sekund. Co jest istotne, Waj nie jest postacią, którą widzimy w mecie. Waj jest raczej postacią, która jest prosta, która może na niższych elo się pojawia, na wyższych raczej nie. Q jest pierwszą umiejętnością, którą maksujemy na Waj, więc wydaje mi się, że to jest spora zmiana. Warto sięgnąć po Waj. Ma bardzo proste ganki. Wiadomo, że ten Idli Game u niej jest najmocniejszy. Raczej ta późna faza troszeczkę kuleje, ale dalej warto się jej przyjrzeć. Dwie sekundy cooldownu mniej. Po prostu dają jej o wiele więcej możliwości. Skupmy się na niej, spróbujmy nią pograć. Wydaje mi się, że warto dać jej szansę. Jorik, zmniejszony na maksymalny zasięg R mglistej dziewicy, z 900 na 600 jednostek po osiągnięciu którego dziewica wraca do Jorika. Trudno mi się wypowiadać na temat tej zmiany. Nie gram za dużo Jorikiem, też za często tego Jorika nie widzę, ale wydaje mi się, że z tego co wiem, to jest bardzo fajna zmiana. Która, która ma jakoś tam pomóc, dlatego jeżeli mamy tutaj jakichś graczy Jorika, dajcie mi znać, co wy na ten temat sądzicie, bo mi jest trudno się wypowiadać. Dla mnie to jest zmiana mało aż tak znacząca. Yumi. Nie oszukujmy się, Yumi to jest postać, o której możemy gadać godzinami i co jest istotne, jest to nerw zasłużony. Przede wszystkim nie zmienia to faktu, że ta postać i tak będzie bardzo OP. Jej mechaniki, ród RC, duża duży hill bardzo mocny połk z e, Q. No, i też sam fakt, że no przyczepiasz się do niej na W, dajesz jej statystyki i tak naprawdę nie da się ciebie zrzucić poza zabójstwem tego twojego nosiciela. No, to sprawia, że Yumi jest OP. I wydaje mi się, że poza tym, że zwiększony jest ten koszt, spójrzmy sobie, jak to wygląda. Może na pierwszy rzut oka nie jest to dużo, ale 140 na pierwszym poziomie, 160 na 60 na poziomie maksymalnym, ale plus 15% maksymalnej many. Co to oznacza? Że teraz trudno będzie spamować po prostu tym E, trudno będzie rzucać te pseudo-kombosy, które ją um, mi posiada, wbudowane, no po prostu Yumi nie będzie aż tak opresywna, będzie o wiele łatwiej ją um, jakoś tam, um, trudno będzie ją wykorzystać, trudniej na pewno, ale nie oznacza to, że zniknie, moim zdaniem Yumi jakby z bardzo szybko pojawi się jakiś build, który, który pozwoli jej wrócić. Wiadomo, jakaś na przykład łezka, teraz nie wiadomo, jak to będzie kwestia run, i tak dalej, to się pozmienia to na pewno, e, ale wydaje mi się, że Yumi dalej będzie grywalna. Yumi po prostu będzie miała o wiele większy koszt many na E, ale dalej będzie bardzo użyteczna. Dlatego nie rezygnujcie z niej, szukajcie drogi. E, wydaje mi się, że warto. Warto jej zaufać. Ja sam na pewno będę sprawdzał. Runy. Zdobywca, czyli Conqueror. Maksymalna liczba ładunków z 10 na 12. I, co jest istotne, obrażenia adaptacyjne za każdy ładunek z 2 do 5 do 1,7 do 4,2. Teoretycznie wydaje się, że jest to nerw. Bo trzeba będzie mieć więcej ładunków, żeby, żeby nastakować, prawda, do maksimum. Ale to od razu na maksymalnym tym poziomie, na, przy 12 stakach, daje nam o wiele więcej obrażeń adaptacyjnych. Dlatego wcale się nie dziwię, jeżeli ten Conqueror, no może nie będzie aż tak opresywny jak do tej pory przy chociażby Afeliosie czy Ezrealu, ale nie jest to nerw, który zabija te runę, nie jest to nerw, który zabija te postacie, które z, nie, z niej korzystają. Dlatego wydaje mi się, że. To jest taka zmiana fajna. To na pewno, na pewno troszeczkę pozwoli um, zatrzymać te, um, te postacie, które, które z Conquerora korzystają. Ale nie wydaje mi się, żeby całkowicie przekreśliły, czy to Apheliosa, czy Zreala, czy też postacie z górnej alei, bo wiemy, że bardzo często e, widujemy Conquerora właśnie na tych postaciach. E, opiekun, czyli Guardian, wytrzymał tarczę z 80-200 na 70-150. E, nie jestem fanem tej zmiany. Guardian otrzymał ostatnio spore zmiany, gdzie e, chociażby ten zasięg, tak, czy, czy samo aktywowanie Guardiana wygląda inaczej, e, też ten zasięg jest większy. E, wydaje mi się, że to troszeczkę może spowodować, że ludzie przestaną e, korzystać z tej runy, e, bo ta tarcza będzie po prostu o wiele, o wiele mniejsza. Guardian był bardzo mocny, mm, teraz jest troszeczkę słabszy i teraz będzie jeszcze słabszy. Nie wydaje mi się, żeby Guardian był taką runą kluczową w tym momencie, to znaczy dalej będzie grywalny, dalej wiele postaci będzie z niej korzystać, przede wszystkim supportów, e, ale... No nie, po prostu, się, po prostu się nie będzie opłacało e, tego Guardiana wybierać. Przedmiot Death Dance, czyli taniec śmierci, otrzymuje w końcu nerfa. Zmniejszone, przychowywane, e, czyste obrażenia w przypadku bohaterów walczących z dystansu. E, wiadomo, Dead Dance był bardzo abizowany przez bardzo długi czas e, i teraz z 20% w przypadku bohaterów walczących z dystansu na 10% jeżeli chodzi o te obrażenia. E, fajna zmiana nie zabija to Dead Densa. De, 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 de Kochani, nie rezygnujcie z, te, z tego przedmiotu. On dalej jest OP, bo to jest kwestia samego przedmiotu, a nie, mm, a nie jego statystyk. Tak mi się wydaje, że jakby to przedmiot jest problemem, a nie jego statystyki. I wydaje mi się, że ok, może gdzieś tam w tych buildach będzie można kombinować, żeby ten przedmiot był budowany chociażby jako czwarty, e, a nie jako trzeci, tak jak na przykład na Israelu mamy, prawda, e, z taką sobie Manamunę, e, budujemy Trinity albo, e, albo e, Iceborne Atleta no i na trzecie się budowało teraz decydensa może to się troszeczkę zmienić, to się opóźni tak samo na Feliosie, no zobaczymy ja na razie nie chcę wyrokować zobaczymy jak gracze z wysokiego Soloku do tego podejdą, ale nie rezygnujemy z tańca śmierci, bo jest to dalej przedmiot bardzo, bardzo mocny to jest zgłaszania i wyciszenia przy wyborze bohaterów to jest fajna zmiana, um, bardzo mi się podoba, wyciszenie podczas wyboru bohaterów bo wiadomość od wyciszonego gracza na czas wyboru bohaterów wyciszenie przenosi się również do samej gry aktualnie zgłaszane podczas aktualnie zgłaszanie podczas z wyboru bohaterów istnieje tylko po to, żebyśmy mogli zbierać dane. Fajnie. Zobaczymy, jak to, jak to zostanie zaimplementowane do gry. Ja się cieszę, że w końcu będzie można troszeczkę w lobby podziałać, chociażby na troli, prawda? Tutaj jest sporo naprawionych błędów. Spójrzcie sobie sami, jak to wygląda, bo jest tu sporo fajnych zmian, które, które gdzieś tam poprawiają. Co my też mamy? Skórki basenowe mi się podobają. Ja lubię. Tu mi się ładuje. Basenowa Talia i basenowa Oriana. Talia mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba Syndra z Party, Dlatego myślę, że myślę że się pokuszę o zakup. Tutaj mamy jeszcze Chromy. No i to by było na tyle. Słuchajcie. Jak wy oceniacie te zmiany? Koniecznie dajcie mi znać. Tak w skrócie, uważam, że jest to patch, który za dużo nie zmienia. Troszeczkę atakuje te postacie najmocniejsze, ale wydaje mi się, że nie jest to patch, który całkowicie zmieni metę. Dlatego Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Mam nadzieję, że podoba wam się ten materiał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów. Zapraszam na swoje social media, na swoje streamy. Odnośniki znajdziecie tam na dole w opisie. No i cóż, widzimy się wkrótce, na pewno na streamie, prędzej niż w kolejnym filmie, ale zachęcam do śledzenia kanału, ponieważ będzie tego coraz więcej. Trzymajcie się cieplutko. Pamiętajcie, ja nazywam się Mikołajek Bryła, a to było omówienie Pacza 10.13. Trzymajcie się. Do zobaczenia.